Ciało Duda. Siemaneczko, w dniu następnym, jak Siemaneczko. Widać, pięknie wyschły ściany. Pięknie przybija obrzydliwa zieleń. Oczywiście, że przybija. Czekaj na chwilkę, nic nie mów. Dobra, teraz można, bo wiesz, jak się przekręca ekran, to czasami potrafi wyciąć dźwięk. Ktoś co odwala, ci od rana naprawdę dostaje pierdolca. Taki nasz kotek. Wiecie, tak? Co jest niesamowite, że Stosia jest niezwykle kochanym, przytulaśnym kotem, ale w momencie, kiedy wchodzi do swojego kojo, to się budzi w niej taki agresor, że szok. To powoduje u niej jakąś chyba traumę. Tak, to jest od razu atak. Broni swojej siedziby. Ładnie. Dobra, bierzemy się za malowanie na drugą warstwę. Tak, pani Sylwio? Tak. No, i my to, wiemy, no. Tak, my wiemy, że najpierw powinny być zrobione inne rzeczy. My to robimy tylko dla siebie. Tak, znaczy nie, no robimy robotę dwa razy, bo wiemy, że zaraz to płytami przykryjemy. Ale wyobraźcie sobie, to będzie zabudowane te rury i tak dalej, ta instalacja, i wyobraźcie sobie, że za tą zabudową jest kratka, otwierasz tą kratkę taką rewizyjną, patrzysz, że tam obrzydliwa zieleń, nie? I no nie, no ja chcę, nawet jeżeli to będzie zabudowane, to chcę, żeby pod tą zabudową było biało. Prawda? Tak. Co, odwala jej? Tak. Gdzie jest? No tu jest szkódnik mały. No dobra, bierzemy się do roboty. Idziemy na działeczkę. Pokazać wam zimowy krajobraz. Ty zobacz, te ptaki są w tej kupie gałęzi. Widzisz? Mhm. Patrz. Ale jaja. Trzymają gniazda. Pokaż ten temat z drugą tą. Zoła. Siedzą w tym. No w sumie dobra miejscówka, nie? Dla nich. O, same wróble. Ostatnio mówiłaś, nie, że dawno wróbla nie widziałaś. Proszę bardzo. Patrz. Mówisz, masz. Całe statko. Jak na życzenie. Trzeba zobaczyć, czy nie zjadły już ziaren. Sypnąłem ostatnio. Te iglaczki całkiem dobrze sobie dają radę. Naprawdę. Cedr tak pięknie rośnie, nie? Cedr i sosna. Sosna trochę słabiej, ale cedrowi to w ogóle nie przeszkadza. Zobacz, ty nasion nie ma. Czekaj. Tu wczoraj patrzyliśmy. No teraz nie będzie bardzo widać, bo bardzo spadł śnieg. Ale tu pod tą pokrywą śnieżną to są takie maleńkie, piękne drzewka już. No. A ten cedr nam od początku pasował, nie? Jeżeli chodzi o sadzenie. Tak. Że od razu jako drzewo rósł, takie zdrewniały. Trzeba ci dosypać, bo tak, chyba... no nie ma prawie wcale. Ale wyjadły. Głodomory. Pusto. Pusto, pusto. A idziemy na ten, na kompostownik, bo ja też tam sypnąłem na kompostowniku. Drobne ziarenka tylko zostały pojedyncze. No, nie ma nic, nie? Tak? No, nic. Trzeba sypnąć. Wszystko wyjedzone. Ciekawe, czy jeżyk się zagnieździł. No, nie ma chyba co podchodzić tam, nie? Nie, nie. Na pewno są ptaki przy tym. Ale ptaszków jest mnóstwo, fajnie. Ogrom. Ale te drzewa pięknie wyglądają, takie przykryte śniegiem, nie? No. Jakby nie było tak zimno, to byśmy poszli sobie tam na ten zagajnik, nie? Mówisz, że masz leniarz za zimno? Za zimno, no. No, buciki nie pasujące. No tak. Idę po te, cały po nasionka. Adwien. Tak, idziemy po nasionka? Tak, idziemy po nasionka. Taki dzisiaj dzień rozlazły i tak mieliśmy dużo zrobić, a jakoś tak. Taki jakiś dzień. Ale jak wiecie, no mamy takie dni. Że czasami, zwłaszcza w tym okresie, kiedy zwłaszcza jest w niedzielę. Zimno na zewnątrz, nie ma co robić. No i to jest rzadko kiedy mamy takie dni, że mamy takie dla siebie, że tak powiem, w sensie takie, że taką chwilę dla siebie, po prostu dla siebie, że możesz sobie usiąść na tyłku i posiedzieć
Więc to niech ta niedziela może taka będzie. Jak siedzimy sobie z Tośką przy kozie, Tośka się grzeje. Grzejemy się również tak. Ja. I tak nam mija ten dzionek. Jeszcze widno. No. A jak wiadomo, jest godzina która? Koło 14? No, myślę, że 15 jest. 15, no, 15:10 nawet. Czyli za chwilę będzie ciemno. I tyle z tego. Jo. Ojejku. Jak widać, koza grzeje, dymsko mi naleci. A jeszcze tak przy okazji powiemy, że już rozmawialiśmy wstępnie z firmą od dachu. Z kolejnym dekarzem, już nie tak. Tym, tylko... Odnośnie dokończenia tego dachu i poprawienia tego, co jest źle zrobione. W poniedziałek ma się pan z nami kontaktować. Ma przyjechać obejrzeć, jeżeli znajdzie czas. Dodatkowo jesteśmy też w rozmowach z prawnikiem odnośnie dalszych kroków. Także... Ale już do środka i... Także to sprawa w toku rozwojowa, tak? Tak, no tak. Tak ogólnie nie mówimy o tym w sumie, no bo to trwa, nie? No teraz te przepychanki, że tak powiem, sądowe, no to trochę to potrwa. Więc no, to nie będzie dynamiczna sytuacja, no tylko takie, no co jakiś tam czas będziemy pisać, nie? Idę sypnę, tak? No i widzimy do się już przy kozie? Tak? No dobra, to jeszcze zobaczę. Tym karmimy. Jakaś, no chyba nie wiem, 15 jest różnych nasion. Wróbli no. Mało już. Kiedyś było mnóstwo wróbelków wszędzie. A teraz... Ale u nas są. No, u nas, kurczę, jest. Jest tego. Jest. Jeszcze wam pokażę, tyle śmieciuszków zostało przykryte śniegiem, także będą musiały poczekać do wiosny, bo zamarznięte. Ale już dużo nie ma, na szczęście. Nie. Teraz już w zasadzie ostatki, nie? Jakieś tam drobnica. Tak. Takie drobne rzeczy do pozbierania w worki i tyle. Zobaczmy, nawet już z tego, z ziemi zbierają pewnie to, co im zleciało. Zobacz, jak blisko jesteśmy i... Jeśli korki. No. I wyżera ptaszory. Ja mi pojeszczę, to tam rzucę na kompostownik. Dobra, to nie będę nagrywać, a chodzimy w tą i z powrotem rozłączam się. Dobra, kochani, koniec tego dzionka, takiego apatycznego. Dzisiejszy dzień to bezproduktywny. Przyjechaliśmy z energią, a wyjeżdżamy stąd bez energii. Tak, posiedzieliśmy sobie, pomarudziliśmy. Tak. Ostatnio mamy w tym taki, kurczę, wprawy. Dobrze, nabieramy. No. Zrobiliśmy mały teścik, testujemy właśnie śnieżki. No i jakie śnieżki? Jedynki. Śnieżno-białe, ale jedynki. No widzicie, no w marudzeniu dzisiaj to po prostu szok. No, dzisiaj zamawiam. Trochę domalowaliśmy, ale nic specjalnego, nie ma co pokazywać. To, co najbardziej prześwitywało i tak chyba zostawimy. Dobrze jest. No, jest właśnie, i tak jak się siedzi dzisiaj przy Adrianie, to... Przy niej to samo, weź, dobra. Dziękuję wam, że jesteście, trzymajcie się ciepło. Dziękujemy za komentarze, dobre rady, za wsparcie, za to, że jesteście i tyle od nas, tak? Odżyłeś? No, to może coś poradzimy. Musimy to chyba sobie wyjaśnić parę spraw poza kamerą. Nie, Dziolce. Buziaki, dzisiaj taki dzionek. No, i znów zaczyna. No, to cześć, hej.